pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy dzisiejszego dnia mieli odwagę pójść pod prąd i zagłosować na nie. To jest prawie 4 miliony naszych obywateli, którzy uznali, iż integracja Polski z Unią Europejską będzie dla Polski rodziła tak poważne koszty, że nie należy się na nią decydować. Meandry polityczne sprzed lat jednak są takie, że dzisiaj je trudno zrozumieć. Pan poseł Bosak był posłem, najmłodszym posłem klubu parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin. Nie zgadzam się z jego poglądami politycznymi, natomiast patrzę na niego z sympatią. Nie mam żadnych uczuć, jakiejś niechęci do Jarosława Kaczyńskiego. Uważam go po prostu za szkodnika politycznego i z tego wynika moje opinie i moje działanie. Natomiast nie wynikają z żadnych osobistych przesłanek. Ja osobiście z Jarosławem Kaczyńskim mam wrażenie, że się lubiliśmy. To nie skacze, to nie spisze. Ho, ho, ho! Jaki był powód, dla którego w PiS-ie prowadzono dyscyplinę w tej sprawie, proszę Państwa? Ja uważam, że jedynym prawdziwym powodem było wspomnienie kota Alika. Darowano już panu, że chciał pan ojcowi Rydzykowi order Orła Białego przyznawać? To wcale nie zabawne było przed laty. Stare dzieje, różne triki kampanijne. Pani redaktor wypomina. Oba, ojciec Rydzyk w charakterze triku kampanijnego? Nie, w charakterze elektoratu. Tak dzisiaj z całą odpowiedzialnością chciałem powiedzieć, że PiS po tej kadencji Sejmu bądź po kadencji prezydenta przegra i nigdy już więcej do władzy nie wróci. Jak się nazywają bohaterowie naszej szkapy? Pani dyrektor mnie chce przepytać odnośnie Sienkiewicza. Nie, nie pamiętam. Nasza szkapa Sienkiewicz? Nie, ale wie pani co? Muszę panią zmartwić. Sienkiewicz? Chyba nie ma w lekturach tego. No nie ma, bo już nie ma Konopnicki, ale pan się chyba, pan czytał naszą szkapę, czy nie? Czytałem. No to czytam. Żeśmy przerabiali. Ja to zrobiłem, jakem wielki, dumny, tyle głów hydry jednym ściąć zamachem, jak Samson pod jednym wstrząśnieniem kolumny zburzyć gmach cały i runąć pod gmachem. The Polish Ministry of National Education has taken the initiative in counteracting negative phenomena observed at schools such as aggression and violence. Reducing the scale of other pathologies, such as drug abuse, alcoholism, etc. Amending current legislative and social solutions. Ja mam porównanie typowo polskie. Wysoki jak brzoza i głupi jak koza. Nie usłyszeliśmy pytania pana posła Suskiego. Pan poseł Suski nie zadawał pytania. Takie też miałem wrażenie. Ja wnoszę o uchylenie tego pytania. A ja nie uchylam tego pytania. Przewodniczący jakieś pytanie zadał, bo nie usłyszeliśmy. Pan jakbym zadała pytanie, to bym go do mikrofonu zadała. Można go nie lubić, ale mecenas Gertych to najlepszy adwokat na rynku.